26 marca, godzina 13 na stadionie przy ulicy Kusocińskiego, Promnik Łaskarzy podejmował wicher Kobyłka. Nastroje przed meczem były bardzo bojowe. Obie drużyny interesowała tylko wygrana i 3 punkty. No, nastroje bojowe, no. Nie pozostaje nic innego jak tylko dzisiaj wygrać na swoim boisku. Grając o utrzymanie, musimy tylko i wyłącznie wygrywać. Jaki wynik typuje? No, myślę, że wygramy 2-1. To jest pierwszy mecz. No, myślę, że każdy tutaj chce wyjść i wygrać. Gospodarze, którzy na swoim boisku nie tracą punktów zazwyczaj, także zdajemy sobie sprawę, no ale nie ukrywamy, że chcemy jakieś punkty tutaj wywieźć. Rozpoczęcie meczu poprzedziło uroczyste poświęcenie stadionu przez proboszcza naszej parafii, księdza Edmunda Szarka, z udziałem nowo wybranej pani burmistrz Lidią Sereja-Sopel. Trzymajcie się mocno. Pani burmistrz, jak się pani podoba atmosfera na dzisiejszym meczu? Pierwszy raz jestem na meczu Promnika Łaskarzew i uważam, że atmosfera jest rewelacyjna, jest bardzo dużo kibiców, co widać, aktualnie mamy przerwę, ale co widać tutaj wśród osób czekających. No, rzadko się zdarza, żeby w okręgowej lidze tyle osób przychodziło, bardzo ciepło dopingują, kibicują. Czyli liczymy, że pani będzie nadal nas odwiedzała. Myślę, że na każdym meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Grę rozpoczęła pani burmistrz pierwszym kopnięciem. Pierwsza połowa dość wyrównana. Po jednej z niewielu akcji wicher w 40 minucie obejmuje prowadzenie po bramce Aleksandra Cieślaka. Tym też wynikiem kończy się pierwsza połowa.